Dzień dobry przy mikrofonie Marzena Florkowska. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy się przenosili tak. Od Wadowic przez Neapol do Krakowa, właściwie na Kazimierz i do Ponikwi z powrotem. To będziemy takie piękne koło y, zataczać, dlatego że nasz dzisiejszy gość urodził się w Wadowicach. Ma duszę Neapolitanki, nie wiem czy ja dobrze odmieniam to słowo. Mieszka na Kazimierzu, a chałupę też nie wiem czy to jest odpowiednie słowo, ma właśnie w ponikwi, A gościem Radia Kraków jest pani Marta Bizoń. Aktorka teatru ludowego, ale nie tylko, bo tak naprawdę, gdybyśmy panie karierę i dokonania prześledzili, to każdy Teatr krakowski i nie tylko Panią gości, i sceny nie tylko polskie, ale i zagraniczne. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Przepraszam, że to wypominam. Rok 1970. Fantastyczny rok, luty, mroźna, zima. Owego roku, owego roku, tak. Urodziłam się właśnie 3 lutego. Mój tato wtedy przebywał w delegacji. Moja mama, rozpoczęła się akcja porodowa, stwierdziła, że bez taty nie jedzie. Dobrze, że siostra mojego taty miała męża, który pracował w pogotowiu, i na siłę wzięli mamę do szpitala. I tam też w ten lutowy, mroźny dzień przyszłam na świat. Godzina? Bodajże 3.25 albo 3.15. Zresztą ja od jakiegoś czasu, tak, co, albo co jakiś czas mam, tak, że się o takiej godzinie trzeciej nad ranem przebudzam i zastanawiam się, skąd to się bierze. Myślę sobie, że może gdzieś tam jakieś połączenie jeszcze jest z tamtym światem, lub też ze światem, który się przyszły, toczy równolegle, tak? albo przyszłym. Ja lubię taką magię, lubię taką aurę takiego niedopowiedzeń wokół, się, wokół w ogóle człowieka. Także jakieś to jest metafizyczne po prostu przeżycie. Ta trzecia nad ranem. Rok 1971, Wadowice, trzecia nad ranem, to jeszcze było zupełnie inne miasto niż to, które w tej chwili znamy. To znaczy, mam na myśli to, że to miasto jeszcze nie oszalało, jeszcze nie stało się na, na ustach całego świata, no bo jeszcze wtedy tak, jeszcze nie było wtedy, wiadomo, tak, prawda, że papież wiadomo, z Wadowic. Że papież jest z Wadowic, tak. To ja to miasto bardzo, bardzo miło wspominam. W tym mieście mnie wiele rzeczy cudownych spotkało. Pewnie jeszcze będziemy o tym za chwilę rozmawiać ale rzeczywiście to z mojej z perspektywy dziecka to, to był olbrzymi świat, ale jak teraz patrzę na tamte czasy, no to było po prostu małe, fajne, miłe, urocze miasteczko, gdzie wszyscy się znali, gdzie były odpowiednie szkoły, gdzie były przedszkola, gdzie jakby wszystko funkcjonowało, duży zakład produkcyjny Bumar łabędy, gdzie pracował mój tato. Wszystko toczyło się normalnie, spokojnie, od takie miasto. To jeszcze były czasy, kiedy rodzice rano wychodzili Dobrze. i regularnie wracali, prawda? To nie było jeszcze szał yy, pracy całodziennej. Ja miałam tę przyjemność i tę radość, że ja mieszkałam z babcią. Babcia była krawcową, więc pracowała w domu. Babcia się mną opiekowała. Oczywiście chodziłam do przedszkola, no bo jak, żeby, ale zawsze babcia w domu była. Rodzice po prostu robili swoje. rzeczy. mama prowadziła biuro turystyczne, więc też dużo podróżowaliśmy. Tata pracował w tych przeze mnie wymienionych zakładach, ale miał też Swoją pasję fotografowania, więc też dużo czasu spędzał na, w, w ciemni fotograficznej. Był przewodnikiem, więc tak wspólnie też jeździliśmy dużo. Dużo świata, dużo. Całą Polskę właściwie zwiedziłam dzięki moim rodzicom. Czyli ten nerw taki turystyczno-ruchliwości był obecny w rodzinie? Tak, ja tak? byłam bardzo małym dzieckiem. Nie, właściwie to dopiero zaczynałam chodzić i mam do tej pory, moja mama ma na pamiątkę zostawione takie małe traperki, bo moi rodzice bardzo lubili chodzić po górach, więc ja. Tatry wzdłuż i wszerz o tyle, ile było można, razem z nimi zwiedziłam. Bo w ogóle wszystkie piękne zakątki w Polsce dzięki nim. Pamiętam to dlatego, że dla mnie jako dla dziecka to było coś fantastycznego. Jak ja widziałam zamek w książu, to on był naprawdę olbrzymim dla mnie zamkiem. I potem już pamiętam, że jak dorosła pojechałam, to też zachwycałam się pięknem tego miejsca, ale on już mi się wydawał taki malutki. Czy muzyka, czy artyzm, czy, czy takie życie artystyczne w domu było? Oczywiście, że, bo mój tata grał na gitarze, moja mama śpiewała, a ja chciałam mówić wszystkie wierszyki świata, śpiewać wszystkie piosenki. I pamiętam, mój tato kolekcjonował takie śpiewniki. One były w takim formacie pocztówkowym. Na przykład Zdzisława Sośnicka i wszystkie piosenki razem z nutami, albo Urszula Sipińska i ja te śpiewniki brałam. Nawet jeszcze nie umiałam, ale miałam jakąś taką przeczucie i poczucie, że jak mam ten śpiewnik, to oczywiście śpiewam. Znałam te piosenki na pamięć. I żeby czuć atmosferę śpiewania przez mikrofon, to proszę Państwa, wkładałam głowę do pralki. Wkładałam głowę do pralki automatycznej i śpiewałam. Brzmi to przerażająco. Tak, Gdyby oczywiście pralka nie, była, tak, pralka nie była włączona. Pralka nie była włączona, ale któregoś dnia w ten śpiewnik zostawiłam w tej pralce. Mama włożyła tam pranie i wyciągnęła już z nutkami odbitymi na koszulach taty. Czy to rzeczywiście to tak, gdyby ktoś z nas chciał eksperymentować i włożyć jednak tę głowę do pralki? Jest rzeczywiście taki powłost? Jest, pobłos? oczywiście, że tak. Fantastyczny. <noise> Nigdy nie robiłabym scena. chyba tego przez tyle czasu. No Na początku rodzice byli zdziwieni, prosili tylko, żebym nie zamykała kłazienki. Właśnie ja na początku wstydziłam, ja po prostu kocyk głowa do pralki śpiewałam. Czy w przedszkolu albo w szkole poznali się na pani? Poznali się o tyle, że już moja cudowna wychowawczyni z podstawówki prosiła moją mamę na zebraniach szkolnych, żeby wytłumaczyła mi, że nie mogę wszystkich wierszyków mówić i nie mogę śpiewać wszystkich piosenek. Bo ja chciałam absolutnie wszystko śpiewać i wszystko mówić. Wyrywałam się do tego od. Skąd pamiętam. Zawsze miałam taki ten, to, takie parcie, no może to parcie no na szkło to jeszcze nie, ale tak, żeby wstać na scenie, żeby ludzie mi bili brawo, żeby żebym mogła coś powiedzieć, coś zaśpiewać. I, I od samego początku robiłam teatrzyki z dziećmi przed, przed blokiem. Wjeżdżaliśmy na wakacje z rodzicami, całą grupą z zakładów mojego taty. To ja tam te dzieci ubierałam w różne mamy, sukienki w swoje, robiłam przedstawienia. Rodzice to oglądali. No, miałam wielką z tego przyjemność. Ale to chodzi o co? To chodzi właśnie o ten poklask, o to, że się jest widzianym, o to, że wszyscy patrzą, że skupia się uwagę? Czy to chodzi o te dusze Ja myślę, że teraz, że teraz psycholog by odpowiedział, że było to jakaś chęć bycia, może budowania poczucia własnej wartości. Może to tak by każdy psycholog wytłumaczył, ale ja wtedy po prostu lubiłam występować, lubiłam śpiewać, lubiłam mówić wierszyki i bardzo mi się to podobało, że ludziom się to podoba, ale chyba bardziej wtedy skupiałam uwagę na tym, że coś Recytuję, coś śpiewam, coś, coś, coś daję temu światu, jakąś takie nawet miałam być może poczucie jakiejś misji spełnienia, że na tych wakacjach robię spektakl, robię coś z tymi dziećmi. Także no, pamiętam, że to było to takie, ja już, jak mnie pytają, to ja to już ja wtedy wiedziałam, że ja zostanę aktorką. Ja byłam dzieckiem wychowanym na takim pięknym programie w telewizji Stare Kino. Przychodziła niedziela, pan Janicki robił wstęp do, do filmu i ja z otwartą buzią oglądałam każdy ten film. Znam prawie każdą piosenkę z każdego filmu. Mieczysława Ćwiklińska była po prostu moją, moim guru. Wszystkie te, mój królpik, ja się uczyłam ten, to, mój król, to R, mówić, czego potem już nie musiałam się uczyć w szkole teatralnej, bo to już umiałam. Wszystkie, Smosarska, do Dymsza, po prostu to był mój świat i ja wtedy zrozumiałam, że ja, ja po prostu duszą należę do, do lat 20-30. Mnie się wszystkie te kostiumy podobały, mi się podobały ta, ta harmonia tych piosenek, to, ta ich gra, bardzo mi to zapadło i wielokrotnie w mojej pracy zawodowej to właśnie, to takie spotkanie z tymi starymi filmami i z tym programem bardzo mi to dużo dało. Bardzo takie fajne piętno odcisnęło na mojej pracy. No nie trzeba mówić, że telewizor nie był zbyt duży i nie płaski. Tak, tak. i te soboty, te soboty, kiedy był, wiadomo, że w soboty jest western. Wszyscy zasiadali, bo był Wesner. Ja bardzo tęsknię za tamtą telewizją, bardzo jest, współczuję moim dzieciom i współczuję w ogóle pokoleniu, że oni nie przychodzili tego, co, że nie mieli takiego dzieciństwa jak, jak ja miałam. Wychodziło się rano na podwórko, wracało się wieczorem. Wielką karą było niewypuszczenie na podwórko. A teraz rodzice błagają, proszę cię, wyjść wyjdź gdzieś, przejdź się, pograj w piłkę. A tam człowiek wychodził i po prostu czuł się bezpieczny przed tym blokiem. Bawiliśmy się, byliśmy przede wszystkim bardzo kreatywni. Bawiliśmy się w różne zabawy, od sklepu przez, przez chowanego, przez jakieś podchody, przez to. Paczka taka cudowna była. Na tym osiedlu, na którym ja mieszkam, było bardzo dużo młodych małżeństw z, z dziećmi, więc zresztą do tej pory utrzymujemy te, te przyjaźnie. Nawet jak niektórzy są na drugim końcu świata, to, to bardzo miło to wspominamy. Zresztą wszyscy potem jakby z tego jednego bloku poszliśmy do szkoły, bo to była ta rejonizacja szkół. Ja szkoły miałam bardzo blisko, właściwie obok osiedla, więc wszystko, całe to życie z podwórka przenosiło się do szkoły. No dobrze, ale kiedy przychodziło lato, wakacje, no to gdzie się chodziło? No nie między blokami. Dwa tygodnie nad, nad morzem, nad jeziorem, to były takie wakacje zakładowe, ale jeździliśmy pod namiot. Namiot, który się nazywał Skawa, podobnie jak rzeka, nad którą są Wadowice i w której, nad którą też spędzało się całe, całe lato. Ten namiot miał dwie sypialnie, mój tato doprowadził do tego, że było nawet oświetlenie w tym namiocie i jakoś cudownie się po prostu żyło na polu namiotowym. Cała grupa wychodziła na plażę, nikt tam nie myślał o tym, żeby, że coś komuś gdzieś się ukradnie, no ale to jest urok tych, no kolejny raz mówię, tamtych lat po prostu, jakiegoś takiego poczucia większego bezpieczeństwa. Dziękuję. Innej też mentalności ludzi, innego, innego wychowania. No i skawa, przede wszystkim cudowna rzeka skawa, tak czysta i tak piękna, że można było oglądać rybki, jak przepływały między nogami. Niestety po budowie Tamy ona się zrobiła strasznie zimna, bo już tam z samych gór płynie ta, ta woda o, o, bardzo, bardzo, więc już raczej y, dzieci w Wadowicach, z tego co widzę, przejeżdżając przez, przez most, bo zawsze od Krakowa jadąc do Wadowic, przejeżdżam, przejeżdżam przez most i już tak nie. Tam ktoś przyjdzie się popalać, ale już się tak nie kąpił jak my. A na te randki to gdzie się chodziło? Na randki się chodziło do parku. Park, piękny park y, obok klasztoru Karmelitanów. Proszę na głos, takim, nawet przyciszony. Tak, tak, na takiej górce, bardzo piękny park, i tam się chodziło na randki. Więcej było tajemniczości więcej, w tych randkach tak, niż więcej, teraz? Więcej, oczywiście, że tak. Jeździło się z Wadowic do Krakowa do teatru z rodzicami? albo Nie, ze jeździliśmy ze szkołą. Właśnie ja, ja miałam tę cudowną przyjemność. Uczyła mnie fantastyczna polonistka, która uwielbiała cytaty. A ja, ponieważ bardzo lubię do tej pory uczyć się na pamięć, to ja bardzo lubiłam się tych cytatów uczyć. I ona była w ogóle fascynatką teatru. I myśmy raz na dwa miesiące jeździli do teatru. I pamiętam jak dziś, Pojechaliśmy do Teatru Starego na, na już nie pamiętam na jaki spektakl wtedy na ulicę, na małą scenę, czyli na ulicy Starowiślnej. Mm. I wtedy jeszcze budynek szkoły teatralnej, zresztą ja przez trzy lata uczyłam się na Starowiślnej I idąc do tego teatru, miałam te szkoły i przyklepałam, powiedziałam: Słuchajcie, tutaj będę się, tutaj będę studiować. Oczywiście niektórzy się ze mnie śmiali, że gdzie ja tutaj w ogóle, gdzie z Wadowic do, do, do Krakowa. Ale ja, moja mama mi mówiła, no tutaj była aktorka, proszę bardzo, i nie wiem, czy w ogóle połowa Polski wie, czy Polska wie, że z Wadowic pochodzi Barbara Sołtysikówna. Proszę. Aktorka, wspaniała aktorka, a z Wadowic również pochodzi wspaniała śpiewaczka tak. Ada Sari. Jak najbardziej. No i Emil Zegadłowicz, który Emil, też tak. tam mieszkał, no ale to trochę inny, inny temperament, prawda? Inna profesja, Inne. ale tak. Tak się podśmiechywali wszyscy. I ja yy, skończyłam to liceum, stwierdziłam, że idę do tej szkoły teatralnej, ale wtedy nie było jeszcze takiego, już, już, chyba już Wadowice były, pod, nie, jeszcze nie były pod Krakowem. Nie było czegoś takiego, jak teraz wchodzisz w internet i widzisz, co trzeba przygotować. Ja trochę pojechałam tam, może nie, że nieprzygotowana, ale nieprzygotowana dobrze, bo ja przygotowałam na egzamin 23 -wersowy po poemat Jana Pawła II. Pozwolono mi dojść do czwartej zwrotki. Potem dopiero zrozumiałam, że wiersz proza, którą się prezentuje na, na egzaminie, musi pokazać mnie z każdej strony, że ja potrafię być smutna, wesoła, że ja potrafię być zła. I nie dostałam się za pierwszym razem. To jeszcze był taki czas, że można było zajrzeć w swoje dokumenty i zobaczyć jakie uwagi ma komisja. I ja dostałam uwagę brak temperamentu. No bo cóż ja mogłam na tym. No, ja przyjechałam uduchowiona dziewczyna z Wadowic, biała spódniczka, biała bluzeczka, granatowa spódniczka. Brak temperamentu. Tak, brak temperamentu. Wróciłam do Wadowic. E, moja mama załamała ręce, że. Tata też wszyscy załamali nade mną ręce, że ja już policeum, do co ja będę robić. I ja dostałam się na filię Uniwersytetu Śląskiego w Biersku Białej na polonistykę. I tam bardzo. Bardzo dobrze wykorzystałam ten rok. Bardzo mi się podobało. Przeczytałam Iliadę, Odyseję. Weszłam w ten, ten świat studencki. Weszłam w teatr studencki. I stwierdziłam, że będę zdawać drugi raz. Nikomu się nie przyznałam. Zebrałam sobie pieniążki na, na opłatę egzaminacyjną. I przygotowałam się już tak pod, pod okiem mojego profesora od poetyki, który prowadził nasz teatr studencki. Pojechałam i dostałam się. Po maturze była pani na wakacjach w Neapolu i tam poczuła pani, że to jest pani temperament. To tak? jest mój temperament. Ja, tak, to było po maturze, ale to już było po tym roku polonistyki, kiedy było wiadomo, że ja się już dostałam do szkoły teatralnej. I moi rodzice zabrali mnie na, tą, na tę wycieczkę. To też była taka wycieczka z biura turystycznego mojej mamy. Wszyscy się tam zorganizowali, pojechaliśmy. I to był jeszcze ten czas, to był 80, 90 rok, te przemiany dopiero w Polsce następowały. I ja zobaczyłam tam z okien tego autobusu, jak wygląda festyn napolitański. Ja zobaczyłam te, te światło, zobaczyłam tych rozbawionych ludzi, tych ludzi grających, tych muzyków na gitarze, taki zupełnie inny, kolorowy, kolorowy świat. I ja my tak, jak ja. To jest mój świat. Zobaczyłam taką dziewczynę w, w sukience czerwonej, w takie kropki. Ja to dziś pamiętam, jak ona szalała, to wszystko i to wszystko było takie, takie wolne, takie, a nie pozbawione, nie pozbawione energii, a takie, takie po prostu piękne. I ja ten obraz zapamiętałam i powiedziałam: Ja tak chcę żyć. To mi się podoba. Chcę żyć w taki właśnie... świateł, wśród hmm. takiego, takiego szumu ludzi, wśród takiego, takiej kolorystyki, wśród, wśród muzyki. Ja chcę takiego życia. Te Wadowice nagle się takie zaciche wydały. Tak, już taki moment przyszedł, już jak byłam w liceum, że ja już byłam bardzo. Ja już czułam, że ja chcę. Się wydostać z tych wadowic. Wadowice mnie denerwowały. Ja płakałam, mówiłam, że się wyrwę z tego miasta, a potem po latach, studiując tutaj, mieszkałam na ulicy Pomorskiej. Ile razy ja płakałam w poduszkę, że chciałabym wrócić chociaż na chwilę do domu. A zajęcia w, w szkole teatralnej czasami były i w sobotę, i w niedzielę, więc ja tak nie jak moi koledzy na weekend wracałam do domu, tylko czasami po prostu mnie miesiącami nie było. Ale ja czułam, że ja, ja, muszę, ja muszę stamtąd. Wyjść. Wyjść w świat, tak. Prostowanie skrzydeł, tak? Ja, ja, do, ja w ogóle jestem takim typem, ja się wychowam w małym mieście, w, 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 w o wiele większej ciszy niż jest Kraków, ale ja, ja muszę czuć, słyszeć ludzi, słyszeć szum. Ja muszę widzieć, że coś się dzieje, ja muszę widzieć cały czas wokół siebie, że coś ktoś robi, że jest jakaś energia. Do tej pory to mam, dlatego być może ja się dobrze czuję na Kazimierzu, na którym mieszkam. O Jezu, jak ty tam możesz mieszkać? Mogę. Ja stwierdziłam, że ten dom, który mam w Ponikwi, to ta zieleń, ten spokój, ta przyroda ona mi daje siłę, daje mi wytchnienie, ale to jest dobre na moment. Mnie ciągnie po prostu takie, taki Neapol. Kazimierz jest takim małym Neapolem trochę, tak? Ja po prostu miałam wrażenie, że ja, wchodząc na ten Kazimierz, ja już tam byłam. To, to jest to miejsce, które znałam. To jeszcze nie był ten Kazimierz, który jest teraz. Mm -hmm. Tam wiele tych kamienic było w stanie krytycznym. Tam nie było tyle, tyle restauracji, tyle, tyle knajp. Po prostu on właściwie. Powstawał dopiero, dopiero się robiła taka, taka, taka dzielnica artystyczna, taka znana dzielnica, taka odwiedzana. Zresztą mało też wycieczek tam chodziło, na to, co teraz jest to jest kolosalna różnica. Nie wyobrażam sobie mieszkać gdzie indziej. Czy to jest tak, że jak się przyjeżdża? Do Krakowa na studia i człowiek jest swobodny, ma 18-19 lat, jest poza kontrolą rodziców, babci, znajomych, wszystkich tych, którzy nas znają od urodzenia i patrzą, gdzie idziemy, z kim idziemy i co robimy. Czy człowiek ma takie poczucie, teraz rozwijam skrzydła i teraz jestem poza kontrolą? Szalała pani, mówiąc krótko. Ja byłam wychowana, surowo to może nie, to, to jest za mocne słowo. Ja byłam bardzo grzeczną dziewczynką, która spełnia wszystkie wytyczne rodziców, ja jeżeli broiłam to w, w granicach, zakresie, w granicach i adekwatnie do wieku. Bardzo długo zastanawiałam się i cały czas mi, zresztą do tej pory mi to bębni w uszach, a już przecież mam tyle lat ile mam, co na to powie mama, <grym> By mama na to powiedziała zawsze ten głos z tyłu i może nawet dobrze. Ale mnie ten Kraków wchłonął tak, że wszystko przychodziło we właściwym momencie, że ja nie zachłysnęłam się nim od razu, tak, żebym poszła totalnie, nie wiem, w zabawę, w imprezę. Zresztą na to nie pozwalały studia. Ja tak długo marzyłam o tych studiach, że ja naprawdę ja jestem też zadaniowa, więc ja. I jestem pracowita. Więc jak ja miałam przekazane, że trzeba się tego nauczyć, to trzeba się nauczyć. Jak trzeba było iść na zajęcia, to trzeba było iść na tę te, na te siódmą rano na WF. Oczywiście, że się czasami tam nie poszło, bo weszłam w piwnicę pod baranami jako na razie widz, potem dopiero zostałam zaproszona do paru, paru występów, ale wszystko przychodziło stopniowo. Tak jakby ten Kraków tak powolutku, tak wiedział, że ja jestem taką, że jak ty tak wszystko naraz, mi mówił, poczekaj, Martusiu, najpierw te drzwi. Dobrze, tu już się poczułaś dobrze, dobrze. No To teraz idziemy do następnych. Mhm. Także i ja się poczułam tak, że, że po prostu to miasto tak poczuło, że ja go, że ja chciałam tu być, że, że mi po prostu to oddawało. Ja zresztą do tej pory mam o wiele, to może zabrzmieć nawet bardzo śmiesznie, ale. Ja do tej pory mam coś takiego, że jak wracam z jakiejś dłuższej podróży i widzę napis Kraków, to ja mam po prostu, szybciej mi bije serce i mam, taka jestem wzruszona, że wracam. Jestem u siebie. Jestem u siebie. Chciałam jeszcze zapytać, czy trudno się wraca do miejsca urodzenia i tam staje się na scenie? No bo zdarza się pani wracać do Wadowic, stawać na scenie i grać przed swoją publicznością. Wielu, wielu zna przecież panią od dziecka. Ja w Wadowicach czuję się jak prawdziwa gwiazda i uwielbiam tam przyjeżdżać, bo wszyscy, którzy tam przychodzą, to przychodzą i po spektaklu, czy po recitalu, bo też jeździmy z wieloma spektaklami z teatru właśnie do, do Wadowic, do Wadowickiego Centrum Kultury, które działa fantastycznie. Jeździmy tam z, koncer ja z koncertami, jeździmy ze spektaklami. Ta publiczność tam przychodzi i po prostu dostaje kwiaty, dostaje takie słowa wsparcia. Tak mnie ładują energetycznie, pozytywnie. Mama się ja denerwuje? A mama, mama się moja zawsze denerwuje. To w ogóle moje całe życie denerwuje. Oczywiście, że się denerwuje. Ja bym się też denerwowała. Co, tak, tak, tak? co powiedzą sąsiadki? co no powiedzą. przede wszystkim, co powiedzą sąsiadki. To jest najważniejsze. Co powiedzą sąsiadki? Weź, ty nie możesz chce innego koloru. Włosów zrobić, bo co powiedzą sąsiadki? Jest... Co za sztuka. Co za sztuka. <laughs> Nie, jest urocza w tym absolutnie, ale to wszystko wynika z, z jej miłości. i Ona jest dumna ze mnie. Ja wiem, że ona jest bardzo dumna ze mnie. I ja tam uwielbiam przyjeżdżać, bo tam i za Martusia nasz. A myśmy zawsze wierzyli. A ten, więc ja to wiem. Więc ja się śmiałam, że jak 15 lat temu kupiłam sobie taki dom we wsi Ponikiew. Niedaleko, to jest, ogóle, Wadowic, niedaleko tak? to jest 8 km pod Wadowicami. To jest w ogóle kraina mojego dzieciństwa również. Ponieważ przychodziła sobota, niedziela, to myśmy wsiadali w rodzice w samochód z przyjaciółmi i myśmy tam jeździli, palili ogniska. I, I jak ja tam do tej wioski przyjechałam, to oczywiście też wszyscy mnie tam prawie znali, ale nie znali mnie jako aktorkę, tylko to jest córka Zygmunta. Bo połowa z tej wioski pracowała w tych zakładach. Więc ja się tam, jak tam do tej pory przyjeżdżam, to ja się tam czuję jak dziecko. To jest tak, córka Marta, Zygmunta. Tak, po to prostu. jest Marta, córka Zygmunta. Ale cudownie zmieć mieć taki dom i taką, taką odskocznię, bo naprawdę można... Nalezkowiec niedaleko, droga, dziki chodzą. Chociaż no to dziki to może niezbyt Nie jest zbyt jestem zadowolona z tego, bo tak mi zryły <laughs> tam ten piękny angielski trawnik. Ale sarenki, wszystko no po prostu... Jak jestem tam za długo, to jak zasypiam, uchylam okno i sobie wyobrażam, że słyszę szum Kazimierza. Naprawdę. Tak mi się tęskni czasami. No, jeszcze mam, jeszcze, jeszcze chcę wokół siebie słyszeć Neapol. Może kiedyś z biegiem lat, z biegiem dni będę mówiła ciszej. Marta Bizoń, bardzo dziękuję. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Za uwagę dziękuję, Marzana Florkowska.